Witam z Rybnika Miasta Kwiatów w programie dla seniorów. Senior w obiektywie kamery. O, już pik. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Spotykamy się kolejny raz w Klubie Zdrowego Stylu Życia w Rybniku i będzie to lekcja numer 7. Będziemy dzisiaj rozmawiać, jak zadbać o swoje serce. Mieliśmy niedawno wykład w Halo Rybnik i to będzie kontynuacja, więc ci, którzy byli, to już wiedzą, jakie są przyczyny złego stanu, jeśli chodzi o układ krążenia. Czyli ja się teraz odniosę do tego, co należy jeść, aby zadbać odpowiednio o cały układ krążenia. Czyli przede wszystkim musimy jeść więcej warzyw i owoców, więcej roślin strączkowych. Zjadać powinniśmy się starać 3 razy w tygodniu ryby morskie. Nie powinniśmy zjadać przed snem. Powinniśmy również zwrócić uwagę na to, żeby jak najmniej wykorzystać kwasy nasycone. One są bardzo szkodliwe, tłuszcze, kwasy nasycone, ponieważ to są przede wszystkim masło, smalec, twarde margaryny i do tego majonezy. W związku z tym powinniśmy je zastąpić czym? Właśnie oliwą z oliwek, sokiem z cytryny, sokiem z jabłek. Powinniśmy jeść regularnie i zbilansowane posiłki w uzupełnieniu o białko. Białka powinniśmy zjadać 50% roślinnego, 50% zwierzęcego. Co jeszcze jest bardzo ważne, żebyśmy się prawidłowo wysypiali oraz pili odpowiednią ilość wody, a także abyśmy zadbali o prawidłową masę ciała, bo ona ma bardzo istotny wpływ na nasz cały organizm. Czyli jeść zdrowo, jeść kolorowo i zwracać uwagę na to, co jemy. Czyli tyle w dzisiejszej lekcji. Resztę dowiemy się bezpośredniej dyskusji. Dziękuję bardzo.